Cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Mation i witam was już w 37 odcinku z serii Zagrajmy w Super Mario Galaxy 2. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już na poważnie zielonymi gwiazdkami w świecie pierwszym, także zaczynajmy. Ostatnio zrobiliśmy sobie właśnie pierwszą zieloną gwiazdkę w Sky Station Galaxy. Dzisiaj sobie zrobimy wszystkie z tej galaktyki. Ja kompletnie nie pamiętam, gdzie one są, szczerze. Ogólnie, praktycznie żadnej nie pamiętam, dlatego to będzie świetna zabawa. Czasami będę mieć naprawdę duży problem ze znalezieniem jakiejś właśnie zielonej gwiazdy. Po prostu będę musiał się bardzo wsłuchiwać, dużo obserwować właśnie z kamery pierwszoosobowej. No ale jakoś to powinno wyjść. Więc tak, tutaj już na tej planetce była ta jedna zielona gwiazdka, więc wątpię, aby była tutaj też druga. Zresztą zaraz zobaczycie. Tutaj możemy sobie łatwo skoczyć, dokładnie. Tutaj widzimy, jak się mieni właśnie ta pierwsza, nawet z tej perspektywy. Dobra, tam nie pierdziel, głupia Lumo, tylko zamienia się w nam stara, dokładnie. Tylko do tego jesteście przydatne. Nie, oczywiście żartuję. Aby tutaj nie były smutne, to nie będziemy aż tak bardzo po nich cisnąć. Teraz gdzie może być druga gwiazda? O, to jest pytanie. Ej, słyszę coś. Autentycznie coś słyszę. Gdzie ona może być? Dobre pytanie. Coś słyszę. Chwileczka. No to już chyba mniej słyszę. Chociaż... Najgorsze jest to, że nie mogę nigdzie obserwować. Mam zagwozdkę. Weźmy sobie checkpointa, bo czemu nie? Ale gdzieś tutaj ją najbardziej słyszę. Czemu ja nie mogę obserwować? O co tu chodzi? Stąd niby mogę obserwować, tak? Nie mogę nawet obracać kamery. Co to ma być? Gdzie może być ta gwiazda? No ją słyszę ewidentnie gdzieś tam. Robimy skok prawdy? No nie wiem, czy się opłaca, czy nie. Co ja żem zrobił, Jezus Maria. Chwilka, no ona gdzieś tu musi być, ta gwiazda. O! Stąd można obserwować. Tu jej nie ma? Dobre pytanie. A, tutaj jest! Wow. To bym się dobrze wrobił, nie? Mówię, czasami trzeba się nieźle naszukać. Aczkolwiek teraz, żeby tu dobrze skoczyć. O Jezu. Dobra, jakoś damy radę. Albo może i nie, nie wiem, to jest dla mnie bardzo stresujące. Zresztą to jest taka dziwna perspektywa trochę. No nie, spadłem! Aczkolwiek to nie jest daleko, więc no... łatwo tutaj będzie dojść. Aczkolwiek z tej perspektywy nie jest zbyt fajnie, szczerze mówiąc. Jakoś tam mi ciężko wskoczyć po prostu, nie wiem czemu. Rany, ale duży skok. O, tak będzie lepiej, dokładnie, to jest lepsza perspektywa. Jest, mamy, pięknie. Druga gwiazdka, zielona, jeszcze została jedna. Znaczy, no nie w każdej chyba galaktyce są trzy zielone gwiazdki. Niektórych są na przykład dwie, tak? Ale wiecie co? Mi się wydaje, że tyle jest zielonych gwiazdek w danej galaktyce, ile jest złotych gwiazdek. Zobaczymy przez właśnie następne odcinki, czy ta zależność się sprawdzi. Ale tak mi się wydaje coś po prostu. I ogólnie jak zbierzemy sobie właśnie jeszcze tę gwiazdkę, szóstą w tej galaktyce, trzecią zieloną, to ta srebrna korona przemieni się na złotą. Dlatego zawsze miałem te wątpliwości, czy mówić, że świat jest skończony na 50%, czy na 100%.
Teraz widzicie, skąd są moje wątpliwości. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest ta trzecia zielona gwiazdka? To jest naprawdę fajnie, fajnie się szuka tych gwiazdek, tym bardziej nagrywając. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, dokładnie, bo musimy sobie odblokować tutaj Landstara i uwolnić tę lumę. Pamiętałem, gdzie jest kluczyk, wow. Po miesiącu wciąż pamiętam. Dokładnie, bo właśnie pierwszy odcinek nagrałem jakiś miesiąc temu, to jest zabawne. Over here. No naprawdę, miesiąc temu nagrałem pierwszy odcinek, nieźle, nie? Landstar. Teraz polećmy sobie na następną planetę. Gdzie może być ta zielona gwiazdka? Ja tutaj coś słyszę. Nie wiem, czy to komet medal, czy co? O, coś słyszę. Autentycznie coś słyszę. Tam coś jest chyba. Nie, to tylko chmura. Nieważne. O! O, tutaj jest zielona gwiazdka, dobra. To już wiemy, gdzie musimy iść. Łatwiutko. A spokojnie sobie ją zdobędziemy. Właśnie ten proces szukania tych gwiazdek, on będzie zawsze wydłużał nasze odcinki teraz z tej serii. Myślę, że dla niektórych może to być właśnie nieciekawe dosyć szukanie tych zielonych gwiazdek, chociaż może ktoś lubi, nie wiem. Ale mimo wszystko mi bardzo zależało, aby nagrać tę serię na 100%. I ogólnie wam mogę też zdradzić, że my nie odblokowaliśmy wszystkich poziomów w tej grze. Bo nie odblokowaliśmy jednego. Możecie mi zaufać, że jeszcze jeden sobie odblokujemy pewnego razu. Nie powiem kiedy, ale mogę wam zagwarantować. I tutaj nad bonusem jest ta gwiazdka. Dobra, pięknie. Właśnie za to lubię Luigi'ego. Wszystkie jego skoki są ogromne. I zaraz zobaczycie, jak srebrna korona na właśnie miniaturce gwiazdki zmienia się na złotą. To jest piękne. Satysfakcjonujące. 123 gwiazdka i widzicie Galaxy Complete na złotą koronę. 1700 monet, już rany. Teraz przejdziemy sobie do Yoshi Star Galaxy. Widzicie? Jest złota korona. Pięknie. Ta już galaktyka jest skończona w 100%. W ogóle muzyka się zmieniła, no nie? Nie było jeszcze takiej. O, tutaj też są trzy, no bo były trzy złote gwiazdki, więc wedle mojej ideologii, no to właśnie powinno być też trzy Green Stary i tak też jest. Więc przejdźmy sobie do pierwszej zielonej gwiazdeczki. O, widzę ją! Okej, jest nad komet medalem, więc to będzie dosyć łatwe. Chyba, że to nie jest ta pierwsza zielona gwiazdka. Nie, ale raczej pierwsza, bo jest tak wcześnie w poziomie. Więc po prostu sobie tam od razu polećmy. Mogę wam jedną rzecz zdradzić już w tym odcinku, że w przyszłości, już tak pod sam koniec gry, już taki typowy endgame, będziemy potrzebowali 10 tysięcy starbitsów do odblokowania tego poziomu specjalnego. A właściwie do spadającej gwiazdki w tym poziomie. Więc wow. No i widzicie, jako Mario byłoby nam tam ciężej wskoczyć, aczkolwiek jesteśmy Luigi, więc to było dużo, dużo prostsze. I szybka gwiazdka, nie wiem, ile ją zrobiłem, jakieś pół minuty. No niektóre właśnie wyglądają tak, że można je zrobić w właśnie 34 sekundy, a niektóre wyglądają tak, że no, można się namęczyć jakieś 5 minut. Także no przepaść jest pomiędzy właśnie tym poziomem trudności. I to była akurat łatwa zielona gwiazdka, aczkolwiek ta druga i trzecia no może już taka nie być. Oczywiście zaraz wszystko się okaże. Ja się właśnie zastanawiam, w tamtym odcinku już się zastanawiałem, ile robić właśnie zielonych gwiazdek na odcinek, ile galaktyk
w sumie galaktyk, bo te gwiazdki to się naprawdę dosyć szybko robi. I może tak, nie wiem, po 3 galaktyki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno Yoshi Star Galaxy zrobimy sobie w tym odcinku, to jestem przekonany. Czyli będziemy na pewno mieli 5 gwiazdek w odcinku. Dobra, tam widać się tą pierwszą zieloną gwiazdkę, tylko pytanie, gdzie jest druga? I to jest bardzo dobre pytanie. Dobra, zabijmy sobie tego Kameka, aby odblokować sobie Yoshiego, rzecz jasna. Bo tutaj nam koleżka będzie potrzebny. Yoshi Wieczny Głodomorek, dokładnie, odcinek drugi, może pamiętacie. I teraz tak. Musimy po prostu poszukać tej następnej zielonej gwiazdki. Wątpię, aby to było tutaj. Musimy chyba sobie po prostu przejść dalej. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy. Tutaj jest w ogóle, o rany. Więc będzie to dosyć ryzykowny skok. Ale no cóż, może się udać, jesteśmy w końcu Yoshim. Jest, udało się. Pięknie. No ta gwiazdka nie była jakaś tak szczególnie ukryta, aczkolwiek wymagała jakiegoś tam skilla. Chociaż może przesadzam, to po prostu był jeden zwykły skok Yoshim. Nic specjalnego. Wow, minutę to mi aż zajęło. Bardzo, bardzo długo. Nie wiem, ile ten odcinek może trwać, z 8 minut. Szybko to się robi, mega. Dobra, i teraz trzecia. Gwiazdeczka w Yoshi Star Galaxy. Zielona gwiazdeczka. Nie zapominajmy. Prankster Comet Detective, tak, teraz za każdym razem będzie ta animacja. No i teraz trzecia już musi być gdzieś daleko, ewidentnie. Tylko gdzie? O, to jest pytanie. No już raczej nie na tej planecie. Tylko gdzieś dalej. Tylko gdzie? Oto jest pytanie. Szczerze nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Dopiero człowiek sobie przypomina, kiedy właśnie zobaczy tę gwiazdkę, nie? To wtedy ma coś takiego w głowie. O, faktycznie tutaj była ta gwiazdka, ale... No kiedy jej nie widzi, nie wie, gdzie ona jest, to... No nie mam zielonego po prostu pojęcia, gdzie mógłbym takowej szukać. Ale na pewno musimy sobie przejść dalej. Tego jestem pewny. Więc szybciutko lecimy oczywiście do dalszej części poziomu i nie ma co owijać w bawełnę. Ach, myślałem, że zjem 3 na raz, nie udało się. Smutek. Dobrze, polećmy sobie dalej. Pięknie, tutaj wyleci dużo starbiców z tego wulkanu. Byliśmy świadkiem erupcji podczas lotu. Niesamowite, nie? Takiego mieliśmy farta i to już chyba drugi albo trzeci raz w życiu. Nie, no tutaj wątpię, aby była zielona gwiazdka. Zresztą nawet nic nie słyszę, więc no przejdźmy sobie dalej po prostu. Ogólnie jak będę potrzebował te 10 tysięcy starbiców, to myślę, że zrobię live'a wtedy z tego. No ale zanim to się stanie, no to musimy zebrać te wszystkie zielone gwiazdki, a to będzie trochę trwać. Gdzie jest ten? Ta gwiazdka. Nic jej nie słyszę, chyba tutaj też jej nie ma. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. A może będzie tam pod koniec poziomu? No nie wiem. Zobaczymy. Au, no nie, nienawidzę tego właśnie, ranić się na Yoshim. Bo wiecie, nie dość, że... No, tracimy punkt zdrowia, no to jeszcze... Yoshi jest wystraszony i możemy go później nie odzyskać. A to jest takie irytujące, że musimy ponownie po niego iść. Przynajmniej dla mnie tak jest. No i co, tu żadnej gwiazdy nie ma, musimy lecieć dalej. Czyli dokładnie, czyli ta zielona gwiazdka musi być gdzieś tutaj, widzę ją. Musimy wejść na samą górę. Akurat ją zauważyłem kątem oka, więc kozak. Dobra, nie będzie problemu. Po prostu ona będzie chyba trochę wyżej niż ta zwykła, złota gwiazdka. Także robimy lekki speedrun. O, tu sobie chwilę poczekamy. No i teraz skok.
No gdzie jest ta platforma, halo? Jestem niecierpliwy, tak. Musimy uważać, bo tu będzie właśnie latająca gumba gdzieś. Chyba tutaj, dokładnie. Ona zawsze mnie irytowała. Dobra, słychać nawet tę gwiazdkę lekko. No teraz już mocno ją słychać. Dobra. Zeskoczyłem sobie z Yoshiego i super, mamy to. Yoshi Star Galaxy skończony na 100%. Tak to się robi. Brawo, Luigi. Widzicie, wcześniej był niedoceniany, a teraz ciągle nim będziemy grać. Pewnie szczęśliwy, a teraz Mario smutny. Chociaż nie, no Mario też odwalił bardzo, bardzo dobrą robotę. Chwileczkę, zobaczę, ile ten odcinek już trwa. O 15 minut, króciutko, ja wiem, możemy sobie zrobić jeszcze jedną galaktykę. Wiecie, jaką Flip Swap Galaxy, moim zdaniem, można sobie jeszcze zrobić? Bo to jest w kolejności, a to są tylko dwie właśnie zielone gwiazdki. No czyli jednak chyba moja teoria się sprawdza. Że właśnie tyle, ile jest złotych gwiazdek, no to tyle jest właśnie tych zielonych. Zresztą tak, tak. Miałem rację, ponieważ jest dwa razy więcej, znaczy dwa razy więcej. Jest tyle samo po prostu zielonych, co złotych. O, tu już widać nawet pierwszą właśnie zieloną gwiazdkę w tej galaktyce. Bo ogólnie w całej grze, tak jak mówiłem, jest 240 gwiazdek. 120 jest złotych, no i jeszcze właśnie 120 zielonych. No i jeszcze są te dwie, ale to z tej właśnie tej bonusowej galaktyki i łącznie jest w takim razie 242 te gwiazdki. A właśnie ta zielona jest gdzieś tutaj niedaleko, bo widzieliśmy to, no nie? Ona jest tutaj gdzieś. A dokładniej... Chwila, o, mogę się obejrzeć. Nad nami. O, nawet widać jej cień, więc spoko. Ja tylko... Tu wystarczy chyba, że zrobię backflipa i spina. Dokładnie. No szybko poszło. Nawet bardzo, bardzo szybko. Ej, czy ja tam widziałem właśnie jeszcze drugą zieloną gwiazdkę? Tak mi się wydaje, że kątem oka coś tam zobaczyłem. Podczas tej animacji zdobywania tej gwiazdy. Czyli ta druga zielona gwiazdka jest troszeczkę dalej po prostu. No zresztą zaraz sami zobaczycie. Fly to this galaxy. I teraz będzie druga zielona. Wow. Green star number 2. No tutaj jej nie widzę, aczkolwiek jak byłem tam wysoko i zdobywałem właśnie tę pierwszą gwiazdę, no to ją widziałem. Ogólnie kiedyś się zastanawiałem, czy właśnie nie nauczyć się bardziej grać w tę grę jeszcze i po prostu bawić się w jakieś speedruny tej gry. Nie wiem, w sumie chciałbym się nauczyć speedrunować, czemu nie? To by było spoko. Rekord świata na 100% nie wiem ile wychodzi. 9 godzin chyba? Z tego co kojarzę. Czy ja słyszę już drugą gwiazdę? A nie, to była tamta, ta pierwsza. Okej. Nieważne. Dobra, ty nadal nie ma. Czyli... A nie, jednak jest chyba, ale zginąłem. Nie. Serio, już myślałem, że nie zginę. Tak fatalna śmierć jak zwykle. A to jest checkpoint, więc okej. Nie ma co narzekać. Aczkolwiek no boli mnie licznik śmierci. Dlaczego mnie boli? Bo no... Tam jest dosyć wysoka liczba. Ta gwiazdka gdzieś musi tutaj być. Chwileczkę, rozejrzyjmy się. Ona jest... O nie, ona jest tutaj. To jest mega niebezpieczne w sumie. No, ona jest tutaj. Czekajcie. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To jest mega, mega niebezpieczne. Ale dobra, zaczekajmy sobie. Chociaż nie, będzie to dosyć łatwe. Dokładnie. No i było to dosyć łatwe. No to co, skończymy sobie na dzisiaj. No najwyraźniej po prostu te odcinki z zielonymi gwiazdkami będą trochę krótkie, bo będą trwać tak około, nie wiem, 18 minut. Coś w tym stylu. 128 gwiazdka, pięknie, galaktyka skończona na złotą koronę.
Także co, ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnych odcinków z Zielonych Gwiazdek. No i cześć. Yo!